przychodzić. Do domu zmierzasz. Kim jesteś? Państwa na kolejnym dniu wrocławskiego rynku wydarzeń. Dzisiaj wszystko pod znakiem, ogólnie biorąc, wiedzy tajemnej. Szczegółowo o co będzie chodziło, to już powiedzą koleżanki i koledzy z Polskiego Radia Wrocław z programu regionalnego. Ja natomiast chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym sponsorom, to znaczy AIG, Otwartemu Funduszowi Emerytalnemu, Dialogowi, nowej niezależnej sieci telefonii stacjonarnej, Pionier, Dom Meblowy oraz firmie Terazet, producentowi okien i drzwi. Impreza nasza organizowana jest przez Pracownię Animację Kulturalną oraz Polskie Radio Wrocław, program regionalny. Natomiast pomocą nam służył Urząd Miejski, szczególnie Wydział Zdrowia oraz Wydział Kultury. Proszę Państwa, dzisiaj mamy bardzo interesującą propozycję jako koniec całej imprezy. To znaczy będzie występował Jacek Ziobro, natomiast wszystko komentować będzie pan Langberg, który uczył się muzycznie w Wiedniu, skąd zresztą pochodzi, natomiast od kilku lat mieszka tutaj. Wszystko będzie pod znakiem Archiwum X. W tej chwili zapraszam już na scenę koleżanków i kolegów z Polskiego Radia Wrocław i zapraszam do imprezy. Ewa Stramska i Janusz Zagórski. Witamy bardzo serdecznie wszystkich z Państwa. Mamy nadzieję, że wśród Was są nasi stali słuchacze, bowiem dziś chcemy tu na rynku wrocławskim zaprezentować nasz nocny program. Program, jaki ukazuje się na fali 102,3 MHz Radia Regionalnego we Wrocławiu o nazwie Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy i kim jesteśmy. Nasi goście, których już tam możecie obserwować i teraz chcieliśmy tak to zrobić. Szanowni zaproszeni oficjalnie na dzisiejsze spotkanie goście. Prosimy Was tutaj wszystkich na scenę, żeby wrocławianie i wszyscy goście naszego miasta mogli Was na krótko zobaczyć, żebyście się mogli przedstawić. Natomiast tych wszystkich, którzy chcą wiedzieć dokładnie, co się dzieje, tutaj przy komputerze jest cały dokładnie wydrukowany program. Można podejść, wziąć karteczki i będziecie mieli dokładną rozpiskę, o której godzinie kto i co. Prosimy. Goście nasi na scenę. Bardzo prosimy. Goście przyjechali do nas z całej Polski. Są wśród nich bardzo znane nazwiska, znani jasnowidzowie, jonergoterapeuci, osoby zajmujące się na co dzień parapsychologią. Są również wśród nas wydawcy największych gazet zajmujących się właśnie wiedzą tajemną. Prosimy wszystkich gości na radę. Prosimy redakcji, czwarty wymiar, wiedza tajemna. Jak zawsze będą konkursy, bardzo prosimy, tędy po schodkach. Jak zawsze dużo konkursów, dużo nagród i niespodzianek dla Państwa. Nie. Bardzo prosimy. Czasu mało. Tędy, bardzo proszę. Potrzebujemy jak najszybciej naszych gości. Teraz krótka prezentacja gości, czyli tych osób, z którymi będziemy na estradzie dzisiaj rozmawiać. Mamy nadzieję, że współudzielę Państwa, bowiem reporterka Radia Wrocław Olga Szelc będzie chodziła z mikrofonem bezprzewodowym i będzie można do niej podejść, zadać pytania z drugiej strony estrady do gości naszych, którzy przyjechali dziś specjalnie do Państwa. Czy już wszyscy są na scenie? Jeżeli nie, to będziemy czekać dosłownie tylko minutę i zaczynamy się przedstawiać. Ewa, może od Twojej strony po kolei pozwolimy naszym gościom, żeby sami się przedstawili, ale krótko. Bardzo proszę, może. Witam Państwa, nazywam się Tadeusz Kurman, zajmuję się bioterapią, radiestezją, jak również numerologią. I ostatnio zacząłem pisać wiersze o tematyce numerologicznej. Może nietypowe, ale może mi się uda Państwu coś przedstawić. Dziękuję. Przyjechałem z Tomaszewa Mazowieckiego. Dziękujemy. Krzysztof Rogowski, proszę Krzysztof. Wydawnictwo Arche. W zasadzie Janusz mnie już chyba przedstawił. Ale jeszcze coś o sobie. Z wykształcenia jestem anglistą, tłumaczę książki o tak
takiej tematyce, można powiedzieć, z pogranicza nauki i paranauki, ufologii. Nasze wydawnictwo wydało, myślę, że Państwu znaną książkę Zakazana archeologia, autorstwa Michaela Kremo. Myślę, że później jeszcze troszeczkę coś powiemy na ten temat. Dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę, kolejna osoba, gość z Warszawy. Pani? Rena Marciniak-Kosmowska, wydawca Czwartego Wymiaru. Czwarty wymiar. Tak, wydawca Czwartego Wymiaru. Do tej pory pisywałam nie z tej ziemi, gwiazdy mówią we wróżce, felietony pod pseudonimem Wiedźma. Poza tym jestem poetką, krytykiem literackim i parapsychologiem. Zapraszam do lektury Czwartego Wymiaru oraz do nabywania książki pana Lona Zawerskiego pod tytułem Zaćmienie, fala studium zaćmienia, które mówi o tym, co zdarzy się. Po tym, co się zdarzy, jeszcze porozmawiamy. 11 sierpnia. Miesięcznik, a teraz kolejny miesięcznik. Tym razem. Witamy Państwa. Miesięcznik Wiedza Tajemna. Tym razem Wrocławianin. Marek Skierkowski, bo się nie przedstawiłeś, zrobię to za Ciebie. Tak, Marek Skierkowski, miesięcznik Wiedza Tajemna. Jesteśmy od roku na rynku, aczkolwiek no, wiele osób może nas jeszcze nie znać. Mam nadzieję, że dzisiejsza impreza przybliży Państwu zarówno nasze czasopismo, jak i wspaniałych gości i, no, i również miłą konkurencję. Macie prezenty jak wielu innych gości, o czym będziemy mówić później. Tak. Przygotowaliśmy kilka miłych niespodzianek dla Państwa, o czym już niedługo. Dziękuję bardzo. Kolejny gość z Warszawy, prosimy bardzo. Dzień dobry, redakcja Nieznany Świat. Jesteśmy miesięcznikiem, jesteśmy od 90 roku, więc już istniejemy 9 lat. Myślę, że znacie nas Państwo wszyscy i zapraszamy do czytania. Mamy też prezenty. Też są prezenty, będą później oczywiście. Proszę bardzo, Marcin Kaczmarek, tym razem już klub. Forum Nowej Cywilizacji, szerzej znany jako McKees, EWNC na grupie dyskusyjnej z internetu PL Mistrz Paranauki. Powitam wszystkich internetowców, jeżeli ktoś czyta grupę Paranauki, to witam wszystkich. Tutaj zapraszam do komputera, będziemy pokazywać nasze zasoby zdjęć różnych dziwnych. Jest to największe zasoby, największe komputerowe archiwum w tej chwili w Polsce, jeśli chodzi o UFO Paranauki. Dziękujemy, Marcin. Proszę bardzo. Józek Maliszewski. Ja bym Państwu chciał przybliżyć temat Sai Baby, związany z Indiami. Sai Baba, tak w skrócie, żeby Państwu dużo nie mówić, to jest postać, która przybliża nam i wpaja podstawowe wartości ludzkie. Stąd wynika szczęście, a tak na powitanie powiem jeden cytat Sai Baby. Szczęście to jest jedyna rzecz na świecie, która się mnoży wtedy, kiedy się dzieli. Dziękuję. Dziękujemy. Prosimy. Powiedzmy tylko, że Józef bywał kilkakrotnie w Indiach u Sai Baby. To nie będzie mówił teoretycznie, tylko praktycznie. Ja mam nadzieję, że wielu z Państwa wie, kto to jest Sati Sai Baba, a ci, którzy nie wiedzą, to się na pewno dowiedzą. Prosimy bardzo. Proszę. Pan Jan Depta. Dzień dobry, witam Państwa. Jan Depta. Z zawodu jestem elektronikiem. Pracuję w resorcie łączności w Telekomunikacji Polskiej S.A. Zajmuję się radiestezją, energoterapią. Przyjmuję w Centrum Terapii Naturalnej na ulicy Starogranicznej i tą firmę wraz z kolegą tutaj reprezentujemy. Kto będzie chętny, prosimy do stolika. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kolejny gość. Dzień dobry Państwu, Stanisław Sempel. Zajmuję się bioenergoterapią i hipnoterapią. Pracuję w Centrum Terapii Naturalnej we Wrocławiu na ulicy Starogranicznej 28. Zapraszam Państwa. Wszelkie problemy zdrowotne, uzależnienia, nikotyna, alkohol, nadmierne jedzenie, nie ma problemu. Miło mi, zapraszam. Gość z Opola. Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Rozumek, jestem z Opola, zajmuję się bioenergoterapią od około 10 lat. Z zawodu pracuję na Politechnice Opolskiej, jestem samochodziarzem. Dziękuję bardzo i kolejny gość, tym razem redakcja, gość z Warszawy i... Dzień dobry, prezentuję wydawnictwo Marshall Cavendish, które przyjechało do Państwa z dwutygodnikiem Faktor X, którego pierwszy tytuł jest do względu na naszym stanowisku. Przygotowaliśmy również kilka, mam nadzieję, bardzo ciekawych prezentów do konkursu, które będą się odbywały. Zapraszam do udziału i życzę miłej zabawy. Dziękuję. I proszę bardzo, Lucyna. Lucyna, wizjonerka z Wrocławia. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Nazwisko moje Łobos, imię przedstawione.
Z zawodu jestem masażystką. Wykonuję masaże nietypowe, egzotyczne. Poza tym zajmuję się jako wróżka wyrocznią runy. Gdyby Państwa to interesowało, co to jest runa, zapraszam serdecznie do stolika. Dziękuję. I proszę bardzo, kolejny wspaniały gość. Tym razem też Warszawa, po raz kolejny dzisiaj. Witam Państwa. Ja nazywam się Igor Witkowski. Zajmuję się hitlerowskimi supertajnymi broniami, nad którymi pracowano na Dolnym Śląsku, między innymi w rejonie Wrocławia. Będę o tym mówił o 17.45. Dziękuję. Jest to super sped od super problemu, naprawdę znakomita gratka dla chłonnych wiedzy historycznej. I teraz? Witam Państwa, Henryk Wielgosz, prezes Stowarzyszenia Radiestezji Nowionego Terapeutycznego we Wrocławiu oraz Energii Życia również we Wrocławiu. Bioenergoterapeuta, radiesteta, zajmuje się od 20 lat tymi sprawami. Od początku zaistnienia klubu we Wrocławiu jestem, wiadomo, w tej chwili szefem i również w wielu, wielu sprawach pomagam, uczymy, szkolimy, prowadzimy w czasy tego typu szkolące w samopomocy, w różnego rodzaju problemach, żeby umieć pomóc samemu sobie, nie czekać zawsze na interwencję medyczną, uczyć się tych rzeczy. To jest temat przyszłości, który wszystkich stanie przed każdym, uczyć się naturalnych metod wspomagania własnemu zdrowia. I o tym za 15.05, a trochę później Henryk Wielgosz. I na koniec, proszę Państwa, no trudno nie przedstawiać, ale powinni wszyscy słyszeć i znać. Doktor Leszek Weres. Proszę bardzo, dyrektor Ośrodka Kosmobiologicznych Analiz i Prognoz, były student Harvardu, słynnego również asystent szkoły Massachusetts Institute of Technology i przede wszystkim kto? Leszek, mówisz sam za siebie. Moi drodzy, ja zajmuję się szczęściem ludzi, którzy sami wypracowują, współpracowując z kosmosem. Będę miał przyjemność bardzo króciutko teraz, ponieważ będę miał przyjemność otworzyć pierwsze spotkanie w tym palącym słońcu z daleka, z galaktyki. Pomówimy sobie trochę o tym, co naprawdę nas czeka, ale może jeszcze od razu chciałbym powiedzieć, że organizatorzy zdecydowali, że drugie spotkanie będzie jakby na zakończenie, jakby finałem o godzinie 19.30, także za parę minut prawdopodobnie rozpocznę spotkanie z Państwem i klamrą zamknę i na pewno spokojnie skończymy przed końcem świata. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy nadzieję, że dojedzie do nas również z Warszawy Elżbieta Nowalska, autorka słynnych rozmów z zaświatami. Trzymamy kciuki, a tym samym dziękujemy wszystkim, prosimy o muzykę wspaniałego wykonawca, którym się cały czas towarzyszył nam dzisiaj. Nie chciałeś, żeby się nie, ja z tego nałaganu pójdę. A? Za duży szum. Ale troszeczkę możesz z tego, bo siedzieć jeszcze, co nie? Do której? Do występu swojego. A? Będziesz występował, czy nie? Zobaczę. Tak? Zobaczysz. To zależy od pogody, co nie? Zrobię złego. Chcemy jeszcze raz gorąco go powitać razem ze mną na tle sygnału naszej audycji. Program regionalny. Podczas kiedy będą mogli wysłuchać Państwo krótkiego krótkiej prelekcji doktora Leszka Weresa. Proponuję już się zastanowić, jakie mają Państwo indywidualne pytania do niego, bowiem jest taka możliwość. Nasza reporterka Olga Szelc już krąży wśród Państwa z mikrofonem i będzie można takie pytanie do doktora Leszka Weresa zadać, na które na pewno Państwu odpowie. A tuż po pytaniach i odpowiedziach krótki konkurs.
ale ja myślę, Ewa, że zanim Leszek zacznie tą piorunującą dawkę wiedzy, humanizmu, jedno pytanie, jak to jest możliwe, Leszek, że pozwolisz, że ty jako doktorat zrobiłeś z matematycznej teorii gier, studiowałeś w Harvardzie, byłeś asystentem na słynnym micie, a zajmujesz się astrologią, którą oficjalna nauka tak bardzo ciągle krytykuje? Skąd to przychodzi? Moi drodzy, po prostu przeczytałem lekturę, a chyba w szkole podstawowej Faraona, gdzie okazało się, że nowoczesny Ramzes, który chciał wprowadzić nowoczesne państwo, po prostu wszystko było gotowe, tylko zapomniał o tym, o podstawowej zasadzie ludzkości, o czym będziemy sobie za chwilę mówili, że jak na górze, tak w dole. Po prostu zapomniał o zaćmieniu, a kapłani, którzy wiedzieli, jak wszyscy władcy, że władza jest najważniejsza, mogli powiedzieć: Ramzesiu, daruj sobie ludek tutaj, a potem niech pracuje dla ciebie. Nie, 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 przejęli władzę. W państwie Ramzes upadł. I może to piękne pytanie pozwoli powiedzieć państwu rzecz najważniejszą na początek, a przypominam, że spotkamy się raz jeszcze o 19:30, że tak to jest, iż każda władza pozwala ludkowi Bożemu grzebać się w kretyńskich horoskopach gazetowych, radiowych, telewizyjnych, które nie mają nic wspólnego z królewską wiedzą. Po co ludek ma wiedzieć? Ma słuchać i wykonywać, tak jak Jahwe kazał kiedyś w Starym Testamencie i karał z Sodomą, Gomorą, a potem jeszcze potopem. Ale ów potop i już te deszcze i to wszystko nas zbliża do tematu, o którym będziemy mówili dzisiaj, i to dwa razy. Więc powiem wtedy tylko to. Jako prawnik, międzynarodowiec, wziąłem się za astrologię, by ją wywrócić, pokazać, że są bzdury, i potem ku największemu zdumieniu własnemu odkryłem, że ludziom się mówi jedno, a dziedzina jest zupełnie czym innym, mierzeniem nie wierzbiarstwem, wróżbiarstwem, tylko cyklami nieba. Jesteśmy dziećmi kosmosu, a w ogóle rewelacyjne jest to, że Wolszczan, który uchodzi za największego w tej chwili astronoma prawie świata od czasów Kopernika, napisał, i to w Polityce z 10 kwietnia, duży tytuł: jesteśmy dokładnie dziećmi gwiazd. Takiego sojusznika nie mogłem się spodziewać. Wtedy w ciągu najbliższych 20-30 minut porozmawiamy. Popatrzcie, umknęli ze sceny, już nie mają pytań. Hej, wy odpytający, już nie macie do mnie pytań? To widzicie, już uciekli. Jak coś mądrzego powiedzieć, to ze sceny wszyscy uciekają. Zostają głupi politycy, no ale oni nigdy się nie usuwają w cień, jak wiecie. I jak dobrze też państwo wiecie, była też spora krytyka, że nie ostrzegłem Wrocławia przed powodzią, chociaż pisałem, mówiłem na rok wcześniej, półtora roku wcześniej na seminariach. Nie o tym, nie na tym polega ta królewska wiedza. To sobie wieszcze różni mogą wróżki mówić, 50% tak, nie. Wszystko polega na pewnej karmie. Kochani, raz jeszcze. Dzień dobry we Wrocławiu, z którego pochodzi moje pierwsze wspomnienie zbombardowanego Wrocławia z 1946 roku, a mama mi mówi, przejeżdżaliśmy ze Lwowa, ta linia była czynna, że ja nie mogę tego pamiętać, a ja pamiętam. Potem jechałem do was na spotkanie z UFO ileś lat temu, ze Zbyszkiem Blanią miałem zderzenie czołowe, samochód nie dojechał, byłem trzeci raz, po prostu przedziurowiono wszystkie mi opony. A ja przeskoczyłem w ostatniej sekundzie do pociągu i Hania moja została ze zbitym samochodem. Dzisiaj dojechałem. Nie wiem, co się dzieje, ale proszę, żebyście zrozumieli, bo ze mną rozmowa jest zawsze poważna. To, że stoicie w słońcu, to ja specjalnie stoję też w słońcu. Jechałem setki kilometrów, żeby nie było, że mi jest łatwiej. Zrozumcie, Wrocław jest specyficznym miastem. Przeszedł swoją katorgę. Czy jeszcze ma przejść? Czy to wszystko mało? Ale proszę, zwróćcie uwagę na coś niesłychanie ważnego. Pytanie brzmi dzisiejszego spotkania. Ja sobie tak to... Skąd przychodzimy? Dokąd zmierzamy? Kim jesteśmy?
Kochani, obiecuję, kto wytrzyma do 20, tylko jak mnie dopuszczą do głosu o 7:30, to poproście, żeby wam śniadanie przyniesiono tutaj. I nie ruszycie się stąd, jak podczas wszystkich spotkań, gdzie miałem trochę więcej czasu. Proszę, żebyście zrozumieli jedną rzecz. Wrocław jest bardzo specyficznym miastem. Przepraszam, że od tego zacznę, ale moi drodzy, w każdej religii grzebie się ciała. Wrocław złamał tę zasadę 2 razy, jak żadne europejskie, a być może i światowe miasto. A ja mam przypominać o czym? O psim polu, gdzie psy włóczyły. A czy ja mam przypominać o twierdzy Wrocław? O Agnieszce tutaj, Antrowisie, różnych rzeczach. Ale jesteście państwo w strasznie ważnym posterunku. Tak chciałbym się powiedzieć, prawie jak tańczący z wilkami na najbardziej wysuniętym posterunku. I to jest Wrocław, brawo, no tak, bo to jest Wrocław. Z kim, słuchajcie, skąd przychodzimy? A bo to kto? Ja nie będę mówił dokładnie to, co mam, tylko odpowiem, bo jeden, prawdopodobnie jedyny, odpowie na pytanie, dokładnie 3 pytania, przy czym obiecuję odpowiedzieć to w drugiej turze od 7:30 mniej więcej, dłuższej, kiedy państwu będzie się lepiej w cieniu już tutaj oczekiwało na dalszy ciąg. Skąd się wzięliśmy? Słuchajcie, pytanie jest niesłychanie skomplikowane. Co ja mam mówić, jeżeli w hebrajskim języku żebro Adama jest równoznaczne ze słowem kod genetyczny? Przeszczep? Co ja mam mówić, kiedy nawiniecie węża na drzewo rajskie, z którego Ewa, toż macie grubego węża i macie podwójną spiralę kodu DNA. Bozinka wie, co robi i mówi. Ja wiem, ze mną się nie przychodzi na spotkania, ze mną, że tak powiem, za darmo. Płaci się cenę myśleniem. Ci, co chcą, ci, co nie, idą sobie gdzie indziej na piwo. I proszę bardzo, też lubię piwo. Ale proszę zrozumieć, że czasami w tych czasach, o których będzie mowa dzisiaj później, gdzie ludzie niepokojem swoim być może wywołują właśnie to, co się nazywa przybliżeniem końca świata. Halo, halo, zaraz. A to, co się stało w Nikaragle, w Hondurasie, olbrzymie huragany, które zniszczyły gospodarkę państwową 100 razy więcej niż Kosowo. Tylko telewizja łaskawie nam o tym nie mówi, bo Polsat pokazuje zabijanie na 180 sposobów. A nie to, co państwo macie wiedzieć. Po co ludzi niepokoić? Ja nie będę niepokoił, ja mam pomóc zrozumieć. Aczkolwiek sunie mi się ciągle na myśl upadek Rzymu konsumpcyjnego. Byłem teraz z moim Michałem i Marysią 5 dni we Władysławowie. Nastrój konsumpcyjny taki, jakby miał być jutro koniec świata. Ale na wzgórzach Rzymu, które opanowywali, ci, którzy nie mieli prawa dojść do Rzymu i młotami rozbijali Forum Romanum i Koloseum, niszczyli wzgórze po wzgórzu, a na innych bawiono się. Ja niczego nie sugeruję, ja tylko przypominam wiedzę historyczną. Skąd jesteśmy? Jahwe gromił ludzkość, zsyłał potop, zsyłał Sodomę, Gomorę. Za co? Za nasze grzechy. Ale czy myśmy zostali stworzeni we właściwym kodzie genetycznym, skoro wystarczało jedno pokolenie, żeby brat zabijał brata, Kain i Abel? Czy nie trzeba było w konstrukcji coś poprawić? Ja proszę, wrócicie państwo, jak wielu zawsze ze spotkań ze mną, do pomyślenia, co dalej? Dlaczego konstrukcja człowieka nie została poprawiona? Jedziemy dalej. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj mówi się o jakimś kataklizmie, a jedynym najbardziej znanym kataklizmem jest potop. Pytanie do Mike'a Crama, twórcy książki, autora Zakazanej Astrologii, który mówi, że człowiek żył przed milionami lat, było bardzo proste. Mike, pytam, miesiąc temu czy półtora,
czy był jeden potop? Jeżeli jeden potop, to Arka Noego zawieszona na Araracie. Notabene zwróćcie uwagę, że amerykańskie satelity szpiegowskie są w stanie sfotografować guzik żołnierza rosyjskiego. To dlaczego nie mówią nam nic o tej Arce na Araracie? Jaka zmowa milczenia? A jeżeli były lokalne, bo wtedy Noe musiał wziąć kody genetyczne wszystkich zwierząt. Tylko to trzeba było przedstawić dla prostych ludzi, przepraszam bardzo, ale 2000 lat temu zupełnie inaczej. A jeżeli było wiele lokalnych potopów, można było lokalne zwierzęta umieszczać w różnych miejscach globu i stąd mamy różne zwierzęta poróżne. To bardzo dawno, ale to bardzo istotne, czy nam może grozić kataklizm zupełnie powszechny, czy jakiś taki lokalny. Będziemy o tym o 7:30 dużo więcej mówić. Dokąd zmierzamy? Czy państwo widzicie, że zaczęliśmy mieć możliwość duplikowania i owieczka Dolly pokazała, że komórki się starzeją, że nie tak do końca możemy duplikować, bo kto wie, czy nie oszalali politycy, czy wojskowi zechcieliby duplikować Hitlerów, Stroserów i innych bandziorów, Stalinów, żeby zapanować nad ziemią? Nie teraz odpowiedź na to pytanie, troszeczkę później. Dokąd zmierzamy? Internet, telefonia komórkowa. Mamy łączność z całym światem, ale nie mamy łączności z najbliższym człowiekiem? Z Bogiem to zależy kto? I nie mamy łączności z kim? Z samym sobą, bo konsumpcja na zewnątrz. Zaraz, czy to nie jest powód, żeby zniszczyć jeszcze raz rasę? I teraz wierzący powiedzą potop, niewierzący powiedzą wykorzystanie religii dla naturalnych kataklizmów, które i tak mogą człowieka zniszczyć. Proszę, ja dzisiaj w jednym spotkaniu, pierwszym, a dużo więcej państwo będziecie rozumieli w drugim spotkaniu już wieczorem, 7:30, nie mogę i nie mam prawa, ale zwróćcie uwagę, że jest coś dziwnego. Mówi się, że miał być jakby koniec świata. Zaraz! A skąd wiecie, czy ktoś z państwa zna starofrankoński i łacinę i języki pokrewne, żeby przetłumaczyć Nostradamusa? A skąd wiecie, co wam przetłumaczono i co dziennikarze wam wciskają? Mówiono cały czas, że ma być 9, 12. Zaraz, nic takiego Nostradamus nie mówi. Tak naprawdę trudnym okresem, to jest ten 11 sierpnia, ja ułożę państwu kosmogram już dokładnie na 7:30 wieczorem i porozmawiamy na ten temat trochę bardziej dokładnie. Jedno jest pewne, chciałbym, żebyście państwo zrozumieli, że koniec świata sami ludzie, Biblia to samo mówi, sobie sprawiają, a kosmos pomaga? Nie. Tylko wchodzi tam, gdzie jest pustka. A więc uwaga, do zastanowienia do godziny 7:30, bo mi teraz za dużo czasu nie dadzą, jako że jest plejada wspaniałych wykładowców, a ja będę miał zaraz pierwszy stolik z książkami Homo Zodiacus i niedostępną mandalą życia i zapisami na szkoły moje, gdzie można to wszystko złapać i zrozumieć, ale to się spotkamy po wykładzie tu zaraz przy pierwszym stoliku. Natomiast teraz chciałbym państwu już od razu na początku powiedzieć. Wyszła oprócz zakazanej archeologii druga mądra książka, Kod Biblii, która mówi, że w Biblii komputerowo odkodowano wszystkie wydarzenia, które były dotychczas. Wszystkie nazwiska, zgadza się, ale niewiele później. Oznacza to, co dla państwa najważniejsze, że człowiek jest kowalem własnego losu. Że to nie jest tak, że my tylko jesteśmy biedne mróweczki. Jak ktoś chce, to taką mróweczką tylko jest. Ale być nie musi. Może być kimś więcej, więc niech zechce być kimś więcej. Są trzy, żebyście państwo wiedzieli, bo część z was, ja to trochę powtórzę, nie dotrwa do godzin wieczornych. Są trzy elementy, które wskazywały, że teraz może być z ludzkością źle. O, pomijając wewnętrzne przeczucie
agresja wśród ludzi i anomalie klimatyczne, które są ewidentne. Trzy przepowiednie, czy trzy wystąpienia. Ja to nie mam możliwości wykładu wielogodzinnego, mam kilkanaście minut jeszcze. Chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że te trzy nazwiska przywoływane, bardzo szanowanych ludzi za to, co ogłaszali już wcześniej, się sprawdzało. A może najpierw, zanim jeszcze o tym powiem, to chcę tylko powiedzieć, że reprezentuję kosmobiologię, czyli nie to, co wy nazywacie sprofanowane przez dziennikarzy astrologią, tylko współzależność człowieka od rytmów kosmosu, od cykli planetarnych. Boże, jakże ważnych. Cykl dwunastoletni Jowisza, ekspansji. A kiedy Jezus wyskoczył po raz pierwszy? Jak miał 12 lat. Cykl Saturna 30-letni, odpowiedzialności pracy publicznej. A kiedy Jezus po raz pierwszy zaczął nauczać? Ja tylko tak chciałem przypomnieć, że my mówimy o rzeczach ważnych, a w kosmogramie Polski, Chrztu Polski 966, ale bardzo proszę, cykl Jowisza, ekspansji rozwoju 1956 rok. Bunt Poznania. Pochodzę z Poznania, pamiętam 56 rok. A dodajcie lat 12, macie 68, a dodajcie 12, macie 80. Czy nie widzicie, że cykle nieba mają coś do powiedzenia? A weźcie do tyłu 12 od 56, 44, może nic nie było, a powstanie warszawskie? A weźcie dwa cykle do tyłu, 1920 rok, obrona, cud nad Wisłą. Ja tylko pokazuję, że mówimy o rzeczach ważnych. A mass media robią wszystko, żebyście ogłupiali. No więc nie dziwcie się, że w tych mass mediach mnie nie oglądacie, bo mnie nikt tam nie dopuści, co bym tam miał robić. Kosmos oddziaływuje poprzez cykle planetarne, które są uwikłane w zodiak, czyli obieg roczny Ziemi dookoła Słońca. Żadnych gwiazdozbiorów. Bzdura, oszustwo, jakie wróżenie, nonsens, nie o to chodzi w ogóle. I dobowy układ obrotu Ziemi dookoła własnej osi, ale o tym później, żeby Państwu pokazać, jaka jest sytuacja Polski. Trzy przepowiednie właściwie trzymają ludzi w napięciu. Pierwsza to Nostradamusa, już powiedziałem. Ktoś, kto nie przeczytał Biblii po hebrajsku, ten nie wie, co Biblia zawiera. Ktoś nie przeczytał w oryginale Nostradamusa i nie zna wszystkiego, ten tylko se może wypisywać głupotki. Mówił Nostradamus o lipcu i trochę poprzez precesję punktów równonocy, tak naprawdę o sierpniu, ja ten kosmogram z 11 sierpnia przedstawię. To nie będzie, bo niektórzy nie wytrzymają i pójdą ze strachem przespać się albo na wódkę. Nie, nie, to nie będzie koniec świata. To będzie układ, który, jeśli ludzkość będzie kontynuowała tę energię, doprowadzać będzie do coraz większej destrukcji. Jedziemy dalej. Co jest najistotniejsze, że Nostradamus mówi o zniszczeniu basenu Morza Śródziemnego, a zwracam uwagę, że tam jest Włochy. Mówicie, że to, co nas to obchodzi, zaraz, zaraz, tam jest Watykan. To może niektórym się wreszcie skojarzy, czym jest licheń do jasnej choinki. Dobra? Bo jestem po to, żeby ruszyć komórki szare. Po co taka przepyszna budowa w licheniu? No, wreszcie. A teraz zobaczcie dalej. Mówi Nostradamus, że będzie kłopot ze strony Arabów nad Morzem Śródziemnym. Czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że tak naprawdę, kiedy Czernobyl wybuchł, to poszło promieniowanie, wy tu we Wrocławiu mówicie, że jesteście daleko od Czernobyla, no dobra, poszło to wszystko sobie tak przez Skandynawię i zatrzymało się na Alpach Szwajcarskich i Szwajcarzy dostali najwięcej. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ różne przepowiednie, łącznie z Klimuszką, ja zajmuję się czymś innym, ale ponieważ mam Vox Populi dla wszystkich, to mówię o rzeczach łatwiejszych, bo profesjonalna kosmobiologia byłaby jednak na taki wykład trochę za trudna. Proszę zobaczyć, że z Czernobyla rzeczy doszły do Szwajcarii, tam się skumulowały, tam Szwajcarzy noszą jakieś maseczki, nawet jak rowerem jeżdżą i wszystko dobrze. Tu na razie nie ma potrzeby. Świetnie. Mówi się i mówił o tym Klimuszko, że w Polsce będzie dobrze. Dziwna sprawa. Mówi się, że
ten zalew arabski, uwaga, to nie będą Arabowie, bo oni bez kobiet nigdzie nie pójdą, na to ich powstrzymane. Ale co może się stać? W Kosowie może być użyta broń atomowa, może być użyta broń atomowa Pakistan, Indie i może być użyta, co najciekawsze, i może dojadę z powrotem bezpiecznie, ale państwu to ujawniam, broń radziecka, która została na parę dni przed rozwaleniem muru berlińskiego wycofana z terytorium NRD, a nie wiedzieliście, do Husseina. Stąd Rosjanie tak bardzo pilnują, żeby nie było bombardowań Iraku, ponieważ to są ruskie ubezpieczenia, które mogą nie zadziałać przy jakiejś okazji, wtedy jest zatrucie całej Europy. I nieprzypadkowo, jak były powoływane oddziały tam, żeby walczyć, to wzięto polskich chemików. Dziwiono się w Polsce, dlaczego chemików, mamy komandosów. Nie, nie, ale tylko polscy chemicy mogą odczytać mit, min, niet i jeszcze inne rzeczy w cyrylicy. Proszę rozumieć, tu nie ma przypadków. Ale okazuje się, że Polska jest jakby chroniona w inny sposób, nie tylko tym, co Klimuszko powiedział. Otóż ja nie wiem, czy państwo to samo, wy będziecie mieli odczucie, mieszkacie w mieście, nie hodujecie roślinek, ale mi podczas wielkiego festiwalu w Krakowie w końcu maja powiedziano, że bardzo wyskoczyło jaskółcze ziele, które jest jakby naturalną ochroną przeciwko różnego rodzaju zatruciom i tak dalej. Druga rzecz jednak niebezpieczna, też państwo w blokach nie zobaczycie, że mrówki uciekają za kamienie i w głąb ziemi. Jest to ciekawe, bo one mają system nieświadomości zbiorowej, miliardy mrówek i wyłapują z kosmosu to, co ja widziałem podczas trzęsienia ziemi, które przeżyłem w Los Angeles 1 stycznia 79 roku, jakbyście mieli tą zimę stulecia tutaj, kiedy 2 sekundy przed trzęsieniem ziemi wszystko poszło do góry. Pokazuje tylko, że Europa jakby z tym wszystkim współdziała. Teraz proszę zobaczyć, to mówimy o basenie Morza Śródziemnego. Już wspomniałem Watykan i kończę, bo ja mam pierwszą część spotkania z wami. Chcę przejść do Casey'ego, który Edward Casey jest takim, był jasnowidzem amerykańskim, którego setki przepowiedni, czy jakby to nazwać, sprawdziło się. Ale on powiedział jedną niebezpieczną rzecz, że na przełomie wieków, jeszcze mamy parę miesięcy, może nastąpić przebiegunowanie Ziemi. Przebiegunowanie Ziemi to jest to zmiana klimatu. I tylko to chciałem powiedzieć, że proszę państwa, nikt z nas nie wie, ile zakłóceń potrzeba, by takie przebiegunowanie nastąpiło. Więc proszę zwrócić uwagę, to wywołuje jakby podświadomy lęk. Chcę tylko wytłumaczyć tym z państwa, którzy zaorani pracą, nie mają czasu wszystkiego czytać, w bardzo wielkim uproszczeniu, więc proszę mi potem po gazetach nie cytować, bo jest to, całe moje spotkanie z państwem jest bardzo uproszczonym pokazaniem paru myśli, że zabawa polega na tym, że ogrzewanie oceanów między zwrotnikiem Raka i Koziorożca powyżej 26 stopni powoduje cyklony, które zniszczyły Nikaragłę i Honduras i tam nie ma już państw, no koniec. One przeszły, tylko nas to nie obchodzi, my mamy tu swoje problemy, mamy Kosowo. Cyklony przeszły bardziej na północ do Stanów Zjednoczonych, ale wyszły poza zwykły obszar Teksasu, gdzie tam się te rzeczy dzieją i doszły do Oklahomy, proszę zwrócić uwagę, i Kansas. Jak ja swoich studentów pytałem, co to oznacza, nikt mi nie potrafił powiedzieć. A państwo powinniście pamiętać, że Kansas i Oklahoma są spichrzem zboża i kukurydzy, czyli gdyby Rosja, Chiny głodowały lub ktoś inny, to miliony ton zboża idą właśnie z Kansas i Oklahomy. Już nie pójdą, już nie pójdą. To jako ciekawostka. Świetnie. To spowodowało w ostatniej zimie nieprawdopodobne mrozy w Chicago, gdzie dzieci się cieszyły, że szkoła zamknięta, bo przyjdą i pograją w internet i gry komputerowe, tylko że komputery też nie działały, bo nic nie działało, bo było 50 stopni mrozu. Teraz, ja wiem, jeszcze trochę. Teraz, w związku z tym, te zaburzenia przechodzą do Europy wielkimi opadami śniegu. Proszę zwrócić uwagę, co było w Austrii, głównie w Szwajcarii mniej, lawiny. I powodzie, które wyskakują nagle ni w 5, ni w 9.
i rzeczy się będą nasilały. To jest rzecz Edward Casey, który mówi o generalnym przemagnetyzowaniu Ziemi. I trzecia, tylko wypunktowanie problemu i wrócimy do tego wieczorem o 19:30 i co do losów Polski i różnych krajów, jest jeszcze trzeci ciekawy człowiek, ja muszę go prawdziwie nazwać, czyli święty Malachiasz, tak, bo to jest człowiek Kościoła, który powiedział, że po naszym Janie Pawle będzie tylko dwóch papieży. Więc nasz Jan, absolutnie wielki i wspaniały Jan Paweł II, robi psikusa i żyje bardzo długo i panuje i oby jak najdłużej, czego mali ludzie nikczemni nie rozumieją, jak wiele rzeczy on robi, nie tylko dla Polski, ale również dla świata. I obojętnie, czy ktoś jest wierzący, czy nie, jeżeli jest dużej klasy, to rozumie i najwięksi od Gorbaczowa i innych, to jadąc do niego rozumieli. Chodzi mi o co? Dwa mają być jeszcze dwaj papieże i potem ma być kłopot z Rzymem, czyli może być zalanie, zatrucie. No to gdzie przenieść Watykan? Do Francji? No nie, było trzęsienie ziemi, polski kleryk zginął, pamiętacie państwo. Czyli gdzie? Do Hiszpanii marginalizacja katolicyzmu. Do Niemiec? Nie, no wolne żarty, protestantów za dużo. Do Polski? No tak, ale jest kardynał Ratzinger, który tego nie kocha. I nagle powstaje, nie wiadomo dlaczego, w środku, jakbyśmy powiedzieli, łanów i pól uprawnych, powstaje licheń. A po co ten licheń jest, zastanówcie się, no. Po co on ma być? A no właśnie. I mądrzy o tym wiedzą. Ja muszę państwu powiedzieć, jak na swoich seminariach mówiłem, będzie w licheniu papież, a w październiku, w listopadzie nie było lichenia i mówiono, o panie profesorze, panie profesorze, jaki mądry, a pan nic nie wie. Ja mówię, cholera, nie wiem, ale potem patrzę, jest łowicz, to mówię, zepsuje się samolot, nie daj Boże odpukać jak Kennedy'emu. To jest karma negatywna nad rodziną Kennedy'ich i Stanów Zjednoczonych, ta wczoraj, przedwczorajsza katastrofa. Dobrze, i co się dzieje z licheniem? Moi drodzy, to jest to, że papież wiedział o licheniu już od dosyć dawna i tam to błogosławił, o czym myśmy też nie wiedzieli, bo się przyznał w ostatnim momencie. Co jest ważne, że licheń jest środkiem Europy, dokładnie środkiem Europy i tam są drogi dojazdowe. Niektórzy mówią, panie, przecież to będzie Częstochowa. Zaraz, zaraz, Częstochowa ma charakter patriotyczno-narodowo-lokalny. Plus bloki są dookoła, kto nie był, to nie wie. Tam nie można przyjąć administracji watykańskiej. Można to zrobić w licheniu, parkingi, dojazdy, autostrady. I co jest jeszcze ważne, jak papież był w licheniu, był pierwszy wielki deszcz. Co robi deszcz? Zmywa, oczyszcza. A na czym polegał chrzest w chrześcijaństwie? Zanurzeniu w wodzie. Ja bardzo proszę czytać symbole. Warto, bo wtedy rozumiemy coraz więcej. Ja tylko chciałbym zakończyć w takim razie tą pierwszą część i zaprosić mniej więcej na 19:30, przepraszamy za jakieś opóźnienia, ale wcześniej to nie będzie. Proszę wziąć kanapki i pogadamy sobie o ważnych sprawach. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia raz jeszcze. Ja jestem przy stoliku ze wszystkim tu za chwilę. A teraz prosimy na estradę tych z państwa, którzy chcą wziąć udział w konkursie. Proszę państwa, nagrody, konkretnie 5 książek. Program regionalny. Tutaj siedzicie, proszę bardzo, Jan Depta. Jeszcze sygnał radia przy okazji. I sygnał audycji regionalnej Radia Wrocław. Tej audycji, którą dziś państwu prezentujemy na estradzie. Do domu zmierza. Imię Kilim jest jesteś. Skąd przychodzić? Do domu zmierza.
więc jeszcze raz w tym znakomitym gronie przypomnijmy Jan Depta z Wrocławia, pan Tadeusz Kurman, pani Zofia Zelmer, przepraszam, i Henryk Wilgosz. To są osoby, które znacie przecież na pewno. Tak naprawdę może po kolei, czym się zajmujesz, panie Janku, czym się zajmujesz? No głównie radiestezją, radiestezją bioenergoterapią. Aktualnie jestem przewodniczącym komisji egzaminacyjnej do tych spraw. Ponieważ są one legalnym rzemiosłem w naszym kraju, radiestezja od kilkunastu lat, bioterapia niedawno, po około dwóch lat. Czy to można w jakiś sposób pogodzić? Czy radiestezja i bioenergoterapia, być może coś jeszcze innego, to jest jeden wspólny mianownik, czy zupełnie różne dziedziny? Nie zupełnie wspólny, ale bardzo pokrewny. Nie byłoby prawdopodobnie bioterapii, gdyby nie radiestezja, odwrotnie. Dlatego, że pierwszym obowiązkiem terapeuty jest sprawdzić mieszkanie naszego klienta, który choruje. Dopiero później można mówić o bioterapii, inaczej wszystko pójdzie na darmo. Czy możemy w jakikolwiek sposób sami sprawdzić nasze mieszkanie takimi najbardziej prostymi metodami, zanim dostaniemy się do eksperta? Raczej samemu trudno, dlatego że ja spytam bardzo często, ktoś mówi, że mam obrączkę w ręce na nic, a to mi się kręci w lewo, a w prawo, co to ma znaczyć? No niestety trzeba mieć troszeczkę wiedzy na ten temat, jakieś podkład teoretyczne, żeby się do tego zabrać i zrozumieć, jak to działa. Jest to rozmowa dwóch stanów świadomości, ale to już zaczyna kończyć. Ale są takie domowe metody, na przykład kasztany? Proszę panią, kasztany jako promieniki. Tak, to rzeczywiście działa, ale to działa bardzo krótko. Póki są świeże po prostu, później należałoby wymieniać, a trudno zdobyć zimą świeże kasztany. A ja jeszcze takie pytanie. Janek, pomogłeś komuś w życiu tak, kiedy naprawdę nie miał szans, a dzięki terapii naturalnej twojej naprawdę pomogło to, czy to są historie wysane z palca? Krótko, chociaż o jednym. Bardzo dużo takich spraw. Najbardziej, która mnie cieszy, wyciągnięcie 22-letniej dziewczyny ze stwardnienia rozsianego. Udokumentowane klinicznie. Dziękujemy bardzo na razie tobie i tak w razie pan Tadeusz Kurman, proszę nam powiedzieć krótko o sobie. Jak już wspomniałem, jestem z Tomaszowa, zajmuję się, tak jak mój przedmówca, bioterapią, radiestezją, ale również zajmuję się numerologią i chciałbym państwa może już nie powtarzać tego, co mówił mój przedmówca, chciałbym państwa zachęcić do sprawdzenia siebie samego poprzez właśnie horoskop numerologiczny czy innego typu. Ale... Czy on jest czymś szczególnym? Czy taki horoskop właśnie numerologiczny jest ważniejszy od każdego innego? No, tak, może troszkę inaczej. To znaczy, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i się pyta, proszę pana, czy będę miała tak wspaniałego męża, że będzie mnie nosił na ręcach? Wtedy odpowiadam, no może wspaniały to on będzie, ale czy będzie pani nosił, to ja raczej powiem pani, co pani ma zrobić, jak się pani ma zachować, żeby ten mąż właśnie chciał panią nosić. Ale czy o tym decydują cyfry? Między innymi tak. W cyfrach nie wszyscy sobie dajemy sprawę, że jest zapisana jakby cała nasza osobowość, nasze zdolności, zamiłowania, prawda, nasze cechy. I bardzo ważne, na co państwo chciałbym uczulić, sprawy karmiczne. To znaczy to, które mówią, dlaczego nam jest tak źle, dlaczego mamy takie problemy i jak te problemy właśnie ominąć. Co zrobić jakby z nami samymi, jak się zachować, prawda, które cechy jakby bardziej próbować jakby, nie wiem, złagodzić albo w jakiś sposób uwypuklić, żeby nam było lepiej. To jest naprawdę bardzo ważne. A czy jest jakaś liczba, cyfra, którą można uznać za szczęśliwą, czy to jest abstrakcja, czy to jest wymysł? No, są horoskopy tak zwane cyfry mistrzowskie, które oddziałują bardzo mocno. Ale proszę państwa, mając nawet te cyfry mistrzowskie, można powiedzieć, że my po części musimy sami chcieć troszeczkę, żeby te cyfry zrealizować. W zależności, gdzie one się ułożą, to one wtedy mogą albo potęgować nas do takich działania, ale niekiedy, jeżeli przychodzi tak zwana wibracja negatywna, mówi się o takiej wibracji, że może być Chrystus albo złodziej, prawda? I ona, mając taką wibrację, można być doskonałym jako przestępca i doskonałym jako człowiek duchowy. Proszę pana, pan jest dostępny cały czas tam i będzie pan udzielał rad ludziom, którzy są chętni? Tak, jestem tam przy stoliku, zapraszam państwa. Kto się chce dowiedzieć o sobie, porozmawiać, służę konsultacjom. Jakie numery są ważne? Jakie cyfry są ważne? Data urodzenia?
data urodzenia, dzień, miesiąc, ale również to, jakie mamy cyfry wynikające z naszego nazwiska, z naszych imion. I to, że macie Państwo na imię Zosia, Kasia czy Andrzej, to wcale nie jest takim zwykłym przypadkiem, że się urodzili w takiej rodzinie, z takim nazwiskiem i w takiej miejscowości. Dziękujemy bardzo. Proszę. I teraz kolejni nasi goście, może Pani w takim razie razem z Panem Wielgoszem krótko o sobie. Nazywam się Zofia Zelman i tu z Panem Wielgoszem pracuję w Stowarzyszeniu Radiostazyjno-Bioterapeutycznym, gdzie Pan Wielgosz jest prezesem, a ja sekretarzem. Od 18 lat jesteśmy razem i uzupełniamy się, a może stanowimy jedno, ponieważ dążenie do pełni człowieczeństwa, do jedności jest dążeniem każdego człowieka i robi się to na różne sposoby. Właśnie tu kolega powiedział Zosia. Ja mam na imię Zosia, ciekawa jestem dlaczego. Ale chciałam powiedzieć, że to na różnych polach działamy. Teraz świeżo jestem po 2 kursach czasów, które prowadziłam przez 10 dni od 26 do 6 i od 6 do 16 i dopiero przyjechałam. Na te wczasy przyjechali ludzie tak pozamykani, tak poskręceni w sobie, że kiedy zaproponowałam osobom na treningu NLP porozmawianie jednej osobie z drugą, to pani powiedziała, że ona nie jest zdolna, żeby w ogóle do kogoś słowa powiedzieć. A kiedy wyjeżdżała, powiedziała, że jestem absolutną, nie powiem co, czym, w każdym bądź razie, że miała twarz tak rozjaśnioną i mówiła, że pękła i jest teraz otwarta. Więc szukanie pełni otwartości jest moją domeną, bo zajmuję się psychostymulacją, biomagnetyzmem, ponieważ jako uczennica Johannesa Rongena kontynuuję tę ścieżkę, ale również i wszelkie formy psychoterapii bardzo są mi bliskie. Czyli przy tym stanowisku jest masa uśmiechniętych osób, rozumiem teraz, jak tam pani jest przy swoim stanowisku, prawda? Tak. Nie, ja tu przypadkowo się znalazłam, bo ja zobaczyłam pana w telewizji rano, w sobotę, ponieważ ja w piątek wieczorem wróciłam tutaj. Cieszymy się, że przyjdę. No i akurat kolega mnie tutaj ściągnął. Dziękuję bardzo. Henryk Wielgosz. Panie Henryku, czy wierzy pan w przypadek? Wierzę w pewne przypadki, które nie są przypadkami. Bywa to rządzeniem jakiegoś losu. Ja może tak odsłuchając raz w telewizji takiego przypadku, że jakaś awantura, dwoje młodych wyskoczyło i jeden został z tych młodych poturbowany, ci napastnicy uciekli, a tenże młody trafił do szpitala i spotyka dziewczynę, dentystkę, bo akurat zęby miał naruszone. Czy to był przypadek? Efektem tej znajomości potem stało się małżeństwo. Różne koleje losu po drodze mogą się zdarzać. Smutne, przykre, ale one zawsze mają sens wyższy, cel wyższy i znaczenie wyższe. I tak starajmy się po prostu obserwować siebie, obserwować życie wokół siebie i po prostu wyciągać stosowne, właściwe wnioski. To jest bardzo ważna sprawa. Ta koleżanka swego czasu nam powiedziała, patrz się, obserwuj, nie gap się, więc trzeba się naprawdę głęboko patrzeć na zewnątrz i wewnątrz, również do siebie i do wewnątrz. Chciałam jeszcze dodać, że pan Wielgosz będzie prowadził kurs w czasów właśnie, tak jak z których ja wróciłam, w Wojtowicach, kiedy? Właśnie 21 do 31. I jeszcze można się do mnie zgłosić, bo są wolne miejsca. Proszę Państwa, 10 przepięknych dni. Będzie okazja jeszcze o tych szczegółach rozmawiać. Czy są pytania do naszych gości? Nasza koleżanka reporterka jest wśród Was z mikrofonem. Bardzo proszę, Olga. Tak, jestem. Jest bardzo proszę, tu jest pan z pytaniem. Proszę bardzo, już idę. Olga Szelc. Tak, jest. Który z panów chciałby... Proszę bardzo, proszę przedstawić, pan może. Ja mam pytanie do tego pana w okularach. Chciałem dać swoją wizytówkę i chciałem się spytać, czy pan zna panią Iwonę Przybylską de Acosta, o której ja właśnie na Majorce się uczyłem. Przykro, ale nie mogę się przypomnieć. Ale o tej pani, tak, możemy przejąć, proszę bardzo. Natomiast jest Bogusław Mikołajczak z nami dzisiaj. Jeżeli mogę powiedzieć, to jest jedna z najlepszych bioenergoterapeutek na świecie. Dziękuję bardzo. Boguś Mikołajczak jest dobrym znajomym pani Daskota. Jest tam, siedzi, będzie na scenie, będzie można z nim porozmawiać. Także wszystko jest w porządku. I proszę bardzo, w razie czego jest... Proszę bardzo, kto jeszcze? Jakieś pytanie do naszych gości? Jeżeli pytań nie ma, to są nagrody, które wyczekają. I wielkie podziękowanie. Kolejny konkurs?
Bardzo prosimy na estradę wydawnictwo Lindus. Które my musimy reprezentować, ponieważ nie przyjechało przez paczkę. Ale naszym gościom podziękujemy, żeby przyszli tutaj inni. Słuchajcie, wspaniale wam dziękujemy. Wielkie brawa. Oby tak dalej. Uśmiech i optymizm, prawda? I pomaganie ludziom. Zapraszamy was po prostu na stanowiska i państwa również do nich, a my kolejnych, tym razem, proszę państwa, możemy zaproponować 10 osobom dokładnie podobny konkurs, jak był niedawno. Pytanie, odpowiedź, książka do ręki. Mamy pytania, bardzo proste. 10 osób. Prosimy chętnych na estradę. Zapraszamy państwa do konkursu. Wspaniałe książki. A dużo takich było. No. Zatem wiadomo czego, UFO, co, no? Janusz Zagórski. To jest jego pasja. Zobaczący na całe zagadnienie, że nie. Ci z państwa, którzy interesują się UFO, z pewnością znają właśnie Janusza Zagórskiego jako tą osobę, która propaguje UFO, zajmuje się, interesuje się, bada to zjawisko, a w związku z tym, że właśnie bada wszelkie zjawiska związane z UFO, zna również osoby, które tym się bezpośrednio zajmują, które były świadkami koronnymi, jak ich nazywasz. I te osoby dzisiaj miały wystąpić razem z nami. Nie przyjechały jednak do Wrocławia. Proszę państwa, ja chciałbym tutaj krótko, ale tak bardzo konkretnie. Właściwie to mamy do czynienia pewną sensacją, sensacją związaną z UFO, chociaż nie jest to sensacja zdrowa i taka przyjemna. Niestety gdzieś 10 dni temu miałem potwierdzenie zarówno od generała Czernowa, jak i pułkownika Grundmana, że będą gośćmi tego naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo byli ucieszeni z tego, że zaprosiliśmy ich tutaj. Minęło niestety może 7 czy 8 dni i oficjalnie mnie poinformowali, powtarzam słowo oficjalnie, że bardzo im przykro, ale z powodów pewnych nie mogą przyjechać. Ja chciałbym państwu teraz nieoficjalnie, tylko i wyłącznie we własnym imieniu powiedzieć, że ten powód, dlaczego nie ma pułkownika Grundmana i Ryszarda i pana Czernowa, jest tylko jeden. Jest to po prostu zakaz, jaki został im dany przez ludzi, którzy dalej kierują dowództwem wojsk powietrznych, lotniczych obrony powietrznej kraju. I mówię to osobiście z całą odpowiedzialnością, że nie był to powód związany z chorobą czy z jakimś ważnym wydarzeniem. Oficjalnie obaj panowie oficerowie mówią oczywiście inaczej, nieoficjalnie wiem swoje i podkreślam, że przykro nam, że nie mogli przyjechać. Ich rozgrzeszam, bo to nie ich wina, natomiast tych, którzy takie nieprzyjemne i nieodpowiedzialne decyzje podejmują, żebyście państwo nie mogli zobaczyć tych oficerów tutaj, niestety muszę stwierdzić osobiście, że to jest niepoważne. A teraz przejdźmy do bardziej takich optymistycznych akcentów, jeśli chodzi o UFO. Pułkownik Grundman na szczęście został nagrany w takim wywiadzie, który prowadziliśmy z nim niedawno. Ja państwu jako substytut niestety puścimy tutaj około 5 minut wywiadu, kiedy on osobiście po prostu się wypowiadał. I zaraz poprosimy pana, który steruje tutaj całym dźwiękiem na scenie, że wpuści nam dosłownie fragment tego wywiadu, gdzie słychać pułkownika Grundmana. Ale może słowo wstępne. Kim jest pułkownik Grundman? Pułkownik Grundman był dowódcą Pułku Myśliwskiego Warszawa w latach 70., asem w ogóle pilotów, a w latach 80. był szefem bezpieczeństwa lotów Wojsk Powietrznych i Obrony Powietrznej kraju. Osobiście twierdził publicznie, również pół roku temu we Wrocławiu, że zbierał raporty polskich pilotów dotyczące obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających. Pułkownik Grundman nie twierdzi, że istnieją kosmici, ale twierdzi, że istnieją zjawiska nad polskim niebem, których nijak nie da się wytłumaczyć. Posłuchajmy w takim razie krótkiej relacji pułkownika Grundmana. Wiedzą, co oni na ten temat myślą, chociaż ja zawsze wiedziałem co, bo to moi koledzy bliscy przecież po fachu byliśmy i tajemnic u nas żadnych nie było. I on z tajemniczą miną powiedział, poczekaj, ja tobie coś pokażę. Otworzył sejf i wyjął raport pilotów dwóch z wybrzeża, gdzie nad Bałtykiem spotkali się z obiektem niezidentyfikowanym. Był to obiekt o kształcie cygara, którego podchodzili, bo widziało, co było specjalnością, specjalnością może nie, co było specyfiką tego, że widziały to stacje radiolokacyjne i podprowadzały ich. Spróbowali raz podejść, drugi raz zaatakować, dostali sygnał ataku, że mogą otworzyć ogień. W tym czasie obiekt ten zaczął manewrować
i oddalił się i w zakręcie on jego zgubili, zniknął. I ze stacji również. Więc to było bardzo dziwne. Tam było dwóch pilotów, nie jeden. To nie było złudzenie. To odbicie było na stacji relokacyjnej, na ekranie. I z tego względu, prawda, to było ciekawe. Tam pamiętam, pilot był Praszczałek i drugie nazwisko chyba Jacewicz. To ja jeszcze do tej pory pamiętam, bo to mi tak charakterystyczne. A co się dzieje z tymi raportami? Bo ten raport leża, pan go czytał z kolegą i gdzie te raporty są? Bo kiedyś pytano rzecznika prasowego naszych wojsk, czy w ogóle są jakieś raporty, stwierdzono, że nie ma takich raportów. Zdziwi się pan, jeżeli powiem, że specjalnie tym poza szefostwem lotnictwa nikt się nie interesował. Myśmy na podstawie takich koleżeńskich dogadania się, prawda, że z tym coś trzeba zrobić. I to Policki założył w ten czas teczkę spraw tych niewyjaśnionych. I póki ja służyłem jeszcze w wojsku, pracowałem w sztabie, więc ta teczka była uzupełniana. Ja tak więc słyszą państwo, że istniała teczka specjalna w dowództwie sił powietrznych poświęcona UFO. Pułkownik Grunman to potwierdza. Proszę państwa, ponieważ zaraz na scenę wyjdą, czekamy jeszcze na pana Nowaka, który jest koronnym świadkiem z Góry Świętej Anny, miał być, może jeszcze dojedzie. Kolejnym punktem programu są aż cztery redakcje, cztery miesięczniki, najbardziej poważne pisma parapsychologiczne i ezoteryczne w Polsce, a więc Nieznany Świat, Czwarty Wymiar, Faktor X oraz Wiedza Tajemna. Wszystkie one tutaj są, jak państwo widzą przy tym stole. Mają dla was też prezenty w postaci oczywiście bezpłatnych niektórych numerów, a oprócz tego są prezenty z ich strony tutaj do wylosowania, do wygrania. Kolega dostanie książkę. Leszek Beres, D. Kazimierz Olszewski, C. Olszewski, Pan. Dajmy jeszcze do łazienia, że ta osoba znajduje się na terenie tego rynku, rotacji naszego pokolenia. Leszek Beres, tak? Proszę bardzo, na kolejny tydzień. Ile lat ten człowiek po raz pierwszy postawił nowe numer? Mam białą tygodnia. Uznajemy. No można by tak powiedzmy przyjąć. Witam państwa. Jak wiemy, Wrocław jest miastem tajemnic. Wiele artykułów, może książek nie, ale artykułów napisano na temat tego, co tutaj kryją podziemia Wrocławia z czasów wojny. Ale nie jest to określenie ścisłe, dlatego że cały Dolny Śląsk związany jest z wieloma tajemnicami II wojny światowej. Oczywiście wiele z tych tajemnic zostało wyjaśnionych, ale w dalszym ciągu wiele pozostaje zagadką. Ale co, Igor, tak naprawdę jest tą zagadką numer jeden? Nie ukrywajmy, że tutaj mając 15 minut czasu, musimy uderzyć w najbardziej sensacyjne i elektryzujące tematy, jakim jest możliwość taka oto, jak twierdzi w swoich publikacjach, opierając się na źródłach, że na terenie Dolnego Śląska prowadzone były eksperymenty z bronią, która przypomina dzisiejsze UFO. Jak to jest możliwe? Tak, na Dolny Śląsk, a konkretnie w pierwszej kolejności do podziemnego kompleksu uzbrojeniowego koło Lubiąża, który otrzymał kryptonim Heinrich, przeniesiono najtajniejsze i pracujące nad różnymi, najbardziej zaawansowanymi technologiami laboratoria firm niemieckich, konkretnie firm Bosch, Siemens i AEG Telefunke. Firmy te w tym kompleksie, który był jednym z dwóch najtajniejszych obiektów niemieckich, jakie dzisiaj znajdują się na terytorium Polski. Niemcy oznaczali odpowiednimi, powiedzmy, oznaczeniami na mapach swoich sztabowych takie obiekty. Lubiąż otrzymał tak zwany czerwony trójkąt, znaczy nie tak zwany, dosłownie tak to było. I tylko jeszcze kwatera Hitlera w rejonie Kętrzyna otrzymała takie oznaczenie. Tam przeniesiono laboratoria firm pracujących między innymi nad nowymi źródłami napędu dla statków powietrznych. Informacje o tym pochodzące z dokumentów polskich, z przesłuchań Niemców, którzy byli sądzeni w Polsce po wojnie, nie były kompletne, nie było tam wyraźnych interpretacji. Przepraszam, Igor, że ci wejdę słowo, ale powiedz wprost, ponieważ nie wszyscy o tym wiedzą, przecież te niektóre dokumenty dopiero dostałeś do ręki, nie wiem, rok temu czy dwa. Chodzi o te najtajniejsze z archiwów po prostu naszych służb specjalnych. Powiedzmy to otwarcie.
Dopiero żmudna interpretacja współczesna, długotrwała praca, udział konsultantów i tak dalej pozwoliły ocenić, że prowadzono tam pracę nad napędem antygrawitacyjnym. Nad tym, nad czym pracuje się obecnie również w Stanach Zjednoczonych, między innymi w Rosji, w Niemczech. Co to znaczy napęd antygrawitacyjny? Chodzi o możliwość sztucznego generowania grawitacji w celu spowodowania po prostu unoszenia się obiektu w celu nadania mu określonej prędkości. Jest to rzecz, wydawałoby się, wykraczająca poza naszą współczesną wiedzę, skopiowanie napędu UFO. Jednak okazuje się, że jest to technicznie wykonalne. Po prostu trzeba wiedzieć, jak się do tego zabrać, gdyż problem jest taki, że teoria względności Einsteina w zasadzie jest tutaj mało pomocna. Najwyraźniej Niemcy to wiedzieli. Prowadzili te prace nie na darmo w tak utajnionym obiekcie, że do dzisiaj wielu się spiera co do tego, czy on w ogóle istnieje. A pomimo tego, na przykład na wszelkiego rodzaju oficjalnych zdjęciach lotniczych, rejon ten jest normalnie wycięty ze zdjęcia. Jest to ściśle strzeżona jeszcze dzisiaj tajemnica wojskowa. To brzmi zupełnie niewiarygodnie, ale tak jest. Jeśli ktoś nie wierzy, proszę sobie zamówić takie zdjęcie w Głównym Zarządzie Geodezji i Kartografii na przykład. Jest to chociażby jeden z dowodów na to, że tam się działy rzeczy naprawdę ciekawe. Nie był to jedyny obiekt na Dolnym Śląsku, który był w to zaangażowany. Jedyny, którego nie można zwiedzić obecnie, ale może warto powiedzieć o tych innych, do których można się obecnie udać i zobaczyć to. Na przykład kilka nazw naszych. Pod koniec 1944 roku Niemcy pracę nad tym rewolucyjnym napędem antygrawitacyjnym przenieśli do Książa koło Wałbrzycha, do podziemi zamku Książu, jednak nie tych, które są obecnie zajęte przez stację geofizyczną Polskiej Akademii Nauk, o których wiadomo, ale do podziemi pod tak zwanym starym zamkiem. Tam znajdowało się specjalne laboratorium podległe Luftwaffe o kryptonimie Wetterstelle, które te prace kontynuowało. Może nie bezpośrednio kontynuowało, gdyż tak naprawdę zaangażowany w to był cały szereg placówek. Jednak no, odegrało ono kluczową rolę. Później, w miarę jak istniała groźba, że tereny te zostaną zajęte, Niemcy przenieśli się bardziej w góry. Przenieśli się do jednej z kopalń rejonu Wałbrzycha, gdzie znajdowała się już wcześniej przygotowana odpowiednia infrastruktura budowana przez całą wojnę, gdzie miano prawdopodobnie przeprowadzać próby samych obiektów latających, gdyż znajdują się tam urządzenia identyczne z tymi, jakie się wykorzystuje współcześnie do takich obiektów startujących, lądujących pionowo. Ja mam takie pytanie. Jak to się stało, że przez 50 lat, od kiedy skończyła się na tych terenach wojna, praktycznie nasze władze, w tamtych czasach jeszcze stary system, stary reżim komunistyczny, ale dzisiaj troszkę więcej się, jak to jest możliwe, że przez ten cały czas nie zrobiono właściwie nic, żeby dokopać się może ważnych rzeczy, czy pod Starym Zamkiem Książ, czy w Ludwikowicach, czy jeszcze w paru innych miejscach, których ty mógłbyś osobiście pokazać. Jak to jest możliwe? Co tu się właśnie dzieje? Czy możemy powiedzieć, że wywiad niemiecki jest tak doskonały, tak sprawny, że przez 50 lat praktycznie ubezwłasnowolnił ogniwa naszej władzy? Nie, zrobiono bardzo wiele, a nasza władza nie została ubezwłasnowolniona przez służby niemieckie. Zajęli się tym odpowiednio już Rosjanie. Rosjanie spenetrowali w dużej części, prawdopodobnie nie całkowicie, ale w dużej części obiekt ten Heinrich Lubiążu. Spenetrowali ten kompleks w Książu. Nie udało się prawdopodobnie im tylko dojść do tych instalacji podziemnych w Ludwikowicach Kłodzkich, bo to o tej miejscowości mowa. Ostatni, gdzie te prace zostały już może nie tyle zakończone, co przerwane końcem wojny, jednak kontynuowane były do końca kwietnia 1945 roku. Obiekty te zostały, te, o których wspomniałem, zostały spenetrowane. Natomiast nasze władze, nasz wywiad, kontrwywiad, nie był dopuszczony do takich tajemnic, żeby się mógł tym zajmować. Po prostu nie był w stanie. Sprawy takich technologii interesowały tylko Rosję. Polska i tak nie zrobiłaby z tego żadnego użytku, gdyż po prostu no, nie ma odpowiedniego zaplecza naukowego i tak dalej. Nie ma w Polsce ludzi, którzy by mogli zabrać się do takich problemów. No może z wyjątkiem Ciebie, bo jednak dokonujesz pewnych ekspertyz, jeśli chodzi o tę dokumentację. To są bardzo fachowe ekspertyzy, ale przepraszam, ponieważ wiadomo, że czas nas tutaj bardzo krępuje. Powiedz mi, Igor, taką rzecz, myślę, że to Państwa zainteresuje. Hitlerowcy przegrali tą wojnę. Co? Wszystko zostało przechwycone przez Rosjan? Czy może udało mi się coś wywieźć? Jeżeli tak, to gdzie oni to wywieźli? Jeździesz aż do Argentyny, żeby szukać śladów tajnych niemieckich eksperymentów na terenie Dolnego Śląska. Powiedz parę zdań na ten temat.
Tak, wszystko wskazuje na to, to znaczy nie wszystko wskazuje na to, ale wiemy o tym, że cały ten projekt badawczy był objęty ewakuacją i to objęty bardzo wysokim priorytetem. Pytanie tylko, co Niemcom udało się rzeczywiście wywieźć, ale mamy podstawy przypuszczać, że bardzo wiele, dlatego że wszystkie te kluczowe dokumenty wywędrowały z Dolnego Śląska. One poleciały, zostały wywiezione samolotem do Norwegii. Tam miał się rozpocząć drugi etap ewakuacji. Już nie wiemy, co się z tym stało. Jednak mamy podstawy przypuszczać, że trafiło to do Ameryki Południowej konkretnie. Dlatego, że wszystkie istotne projekty badawcze niemieckie, które Niemcy ewakuowali, a były takie i ewakuowali je, trafiły do Ameryki Południowej, a konkretnie do Argentyny, z którą podpisane były różne tajne porozumienia. Rozumiem, że do Argentyny jeszcze wybierasz się po raz kolejny i w ogóle do Ameryki Południowej. Natomiast dla tych państwa, których zainteresowała ta sprawa, i sam Igor Witkowski, informujemy, że ma swój dyżur przy stolikach. Jest oczywiście ten jedyny słynny, jego słynny tryptyk supertajne broni Hitlera. Rozumiem, że podpisujesz dedykację dla kupujących. To znaczy niestety nie, bo już te książki, które przyszedł, już nie ma nic w ogóle. To przepraszam, że was poinformowałem. Następnym razem, jak przyjdziesz do Wrocławia, musisz jeszcze razy więcej. Widzisz, co by się dzieje. Zapraszam zainteresowanych do księgań, a przy okazji chciałem poinformować, że tematy te będę kontynuował w kolejnych częściach supertajnych broni Hitlera, które ukażą się na wiosnę przyszłego roku. Życzymy ci sukcesów. Dziękujemy bardzo. Dziękuję państwu. Proszę państwa, zgodnie z planem, ci, którzy zdążyli sobie wziąć ulotkę z targiska komputerowego, wiadomo, co to naprawdę jest kolega, który tutaj parę z nami już powiem o kolejnych elementach programu. Proszę państwa, po tych elektryzujących tematach, może teraz, żeby troszeczkę odpocząć od bardzo poważnych i burzliwych kwestii, proponujemy chwilę muzyki przy bardzo łagodnych dźwiękach. Zapraszam serdecznie nasz smyczkowy kwartet na scenę. Podejdę. Będziecie tutaj jeszcze troszeczkę? Możemy już iść. Tak, bo jak skoczę do pracy i wrócę tutaj najwyżej. Jak chce się to poczekać, to poczekajcie. No, poszedłem. Jak się używa do mówienia. Moi drodzy, to nasze następne, drugie spotkanie. Organizatorzy powiedzieli mi, potwierdź, że mam mieć do przerwy teraz 4 godziny, przerwa i potem 4 godziny, nie? Trochę inaczej. Ja bym chciał tak, ale będzie 15 minut, później pan Jacek Ziobro zagra nam wspaniała rzecz i później jednak dalszej wersji teraz wróci, jeżeli tego chcecie. Słuchajcie, teraz już nie ma żartów. Jesteśmy mieszkańcami naszej planety, a po wykładzie jestem przy pierwszym stoliku z książkami, informacjami o szkole czy kosmogramach, ale teraz już koniec. Bierzemy się za poważniejszą sprawę naszych rozważań. Ja rozumiem, że większość osób, to nieprawda, była tutaj o 16:30. Kiedy powiedzieliśmy sobie o paru ważnych elementach kształtujących to, do czego być może sami dążymy. I pamiętajcie, bo to wyjątkowa impreza i tylko we Wrocławiu miała miejsce. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz brawa dla Leszka Weresa, dla doktora Leszka Weresa. Dziękuję bardzo. Nazywają się BIG, Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Halo, halo, ale nie rozumiecie się, proszę państwa, ponieważ za chwileczkę niespodzianka. Niespodzianka po gwiazdę. Zawsze każdą naszą imprezę kończymy punktem, który nazywa się